Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Jedna z przedmówczyń z Platformy Obywatelskiej stwierdziła, że ostatnio w telewizji dużym powodzeniem cieszą się programy interaktywne. No i tutaj, proszę Państwa, mamy przykład takiego programu interaktywnego, który zafundowała nam Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wbrew, jak sądzę, woli narodu. Jest to ten model dialogu, który najlepiej streszczają słowa znanej bajki. Gadał dziad do obrazu, a obraz do niani razu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji lekceważy, notorycznie lekceważy głosy katolików, życzenia katolików. Lekceważy ponad 2,5 miliona ludzi, którzy złożyli podpisy w obronie telewizji Trwam. I powiedzmy sobie szczerze, w państwie, które mieni się być państwem demokratycznym, jest to skandal na niebotyczną skalę. My wielokrotnie w czasie posiedzeń Komisji Kultury zadawaliśmy pytania o kryteria, które przyświecały Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przy przyznawaniu miejsc na multipleksie cyfrowym. I nigdy nie uzyskaliśmy jasnej, precyzyjnej odpowiedzi, informacji o jasnych, precyzyjnych kryteriach. Kiedy zadawaliśmy pytanie po raz kolejny, pojawiały się ataki personalne na posłów. W związku z tym ja mam dzisiaj pytanie, jaki wpływ na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji miał fakt, że telewizja Trwam bardzo merytorycznie, ale także często bardzo krytycznie w stosunku do rządu Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej ocenia rzeczywistość. Jaki wpływ na przyznanie czy nieprzyznanie miejsca na multipleksie cyfrowym miał ten fakt? I nawiązując, chciałabym zakończyć, nawiązując do folwarku zwierzęcego, bo tutaj aż się prosi, żeby przytoczyć słowa George'a Orwella. Wszyscy są równi, ale jedni są równiejsi od innych. Myślę, że można rzeczywistość nakreśloną przez pisarza odnieść do tej sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia w odniesieniu do telewizji Trwam. I katolików.